Dzień dobry, nazywam się Irek Graf i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Okiem Fotografa Online. Po przerwie wiosennej wracamy do wersji online. Sprawdźmy, czy słychać i czy widać. Już się odzwyczaiłem od tych rutynowych pytań. O, Tomasz jest, który był też rok temu i z którym byliśmy niedawno. Alicja jest, z którą miałem spotkanie bardzo ciekawe online. A nie wiem, czy znasz jej zdjęcia. Super fotografię robię. Jeżeli się nie znacie, to powinieneś poznać ją. Zdobyła mnóstwo nagród. Alicja Przybyszowska z Sądecczyzny. Ponieważ mogą się trafić też nowe tutaj osoby, to tylko dopowiem, że ten cykl już funkcjonuje od kilku lat i że wpierw były to spotkania w Centrum Promocji Kultury na Grochowie w Warszawie. Ich było, już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że 20 kilka, aż pandemia przyszła i postanowiłem wtedy robić te spotkania w formie online, różne prezentacje i tych było około 30. Można je znaleźć na profilu Okiem Fotografa na Facebooku, a najlepiej na kanale YouTube'owym, bo tam są lekko podocinane, powycinane są pauzy, jakieś błędy, poprawiony dźwięk. W kwietniu wróciły spotkania na dużym ekranie, a moim gościem pierwszym był Adam Nurkiewicz, którego chyba znasz i o którym pewnie wspomnisz tu dzisiaj. Bartku, i o fotografii sportowej. To był fantastyczny i bardzo ciekawy pokaz i tylko żałuję, że było bardzo mało widzów. Chyba po tej pandemii zapomnieli niektórzy, że to, nie zauważyli może, że to na ekranie ma być. A on pokazywał, jak się pakuje na olimpiadę, co zabiera, jaki sprzęt, jak to wyglądało w czasach COVID-u, to niesamowite historie. Naprawdę, bardzo to było oryginalne. I Adama na pewno, bo Adam zabiera zawsze sobą mnóstwo sprzętu i jedzenia. Wege. I jedzenia, tak. Ja idę w drugą stronę, zabieram mniej, on zabiera za to dużo. Włącznie z jakimiś dyskami przenośnymi w postaci zewnętrznych serwerów, więc tak. Adam sprzętu zazwyczaj ze sobą ma dużo, tak. Przepraszam Cię, Bartek, a to dlatego, że miałeś mikrofon wyłączony i dopiero teraz Cię słychać. Okej, dobrze. Bo uprzedzałem, że Ci włączę dopiero jak Cię zaproszę, ale Bartek, jak widać, już postanowił wcześniej zabierać głos. Także powiesz najwyżej jeszcze raz te dwa zdania. Dobrze, następnym moim gościem był Krzysiek Podgórzak i... nie ma tutaj, jakoś zniknął mi baner z Tomaszem Kłosowskim, którzy to mieli podobną tematykę przyrodniczą, a już z góry tu zapowiem, że 9 sierpnia moim gościem online będzie Marcin Zając, mieszkający w Kalifornii, ale chyba będzie wtedy akurat w Warszawie, a przynajmniej w Polsce, i opowie nam o swoich fantastycznych zdjęciach. Czterokrotnie znalazł się już wśród finalistów konkursu fotografii takiej astro i nocnej, i gwiazd, i tego typu rzeczy. Obejrzymy jego zdjęcia robione od zmierzchu do świtu i jak widać będzie dużo gwiazd i dużo Drogi Mlecznej. Na pewno fantastyczne to będzie. O, Grzegorz Kłosowski, który miał być wcześniej, ale jakoś nam się przełączyło. I jeszcze przypominam, że z Bartkiem spotykałem się online w zeszłym roku, 13 lipca, dosłownie chyba dzień po tym, jak ja byłem w Wojnowie i bardzo, bardzo szybko przygotowywałem się do tego spotkania. Tym razem miałem 2 dni więcej, to mam nadzieję, że trochę lepiej ułożyłem te nasze fotografie. I cóż... mamy 6. edycję. Bartek, z tego co pamiętam, bierze udział w pracach od chyba 2. edycji. I teraz mam nadzieję, że nam opowie tutaj kilka słów, jak to się zaczęło, ale dosłownie kilka, bo odeślemy na więcej do tej pierwszej
prezentacji sprzed roku, gdzie opowiadałeś bardzo długo i pokazywaliśmy zdjęcia z poprzednich edycji. To tyle z mojej strony. Oddaję Ci głos. Dzień dobry Państwu. Bartek Syta, organizator Wojnowski Festiwal Fotografii. Tak, ja zacząłem współpracę z festiwalem od drugiej edycji, a festiwal wziął swój początek tak naprawdę z Klubu Fotografii Prasowej przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Wtedy Klub Fotografii Prasowej w swoich, że tak powiem, działaniach zajmował się troszeczkę promocją fotografii reporterskiej, prasowej w postaci organizowania wystaw na ulicy Foksal. Z racji tego, że te wystawy gdzieś tam się zbierały, to były wydruki, które z naszego punktu widzenia szkoda było gdzieś utylizować, wyrzucać do śmieci. Stwierdziliśmy, że czemu nie? Zabierzmy je na Mazury. Tam dzięki uprzejmości państwa ludwikowskich, którzy są właścicielami i opiekunami klasztoru w Wojnowie, mogliśmy te prace powiesić na ich płocie. Na takim płocie wzdłuż drogi dojazdowej do klasztoru, ponieważ klasztor jest nad samym jeziorem i tam kawałek płotu takiego dłuższego był. I tak naprawdę to były pierwsze jakieś takie galeryjne wystawy, w sensie 2-3 wystawy na tym płocie. Nikt nie myślał o tym, że się tak rozrośnie, tak? Bo dzisiaj mamy już od praktycznie 3 edycji mamy ponad 500 zdjęć. No i tak się zaczęło. Czyli zaczęło się od jednej wystawy, a skończyło się na festiwalu. Skończyło się na dość dużej galerii. Na początku te wystawy były tak troszkę jeszcze przez mieszkańców Wojnowa odbierane. No fajnie, ale może nie do końca, a powiesicie to rok albo dwa, a potem to zniknie. A jesteśmy już 6 rok i przyznam szczerze, że z roku na rok coraz trudniej się z tym rozstać i pomyśleć o tym, że mogłoby tego nie być. Dlatego to może tyle tytułem wstępu, tak? Czyli jakby wszystko zaczęło się od Klubu Fotografii Prasowej, od Stefana Zubczewskiego, od Donata Brykczyńskiego, od Szymona Łaszewskiego, którzy te pierwsze galerie, pierwsze festiwale tutaj wieszali. Ja dokoptowałem się gdzieś tam przy drugiej edycji, bardziej jako pracownik fizyczny wieszający, a potem już jakoś tak się, że tak powiem, w to wciągnąłem, że ostatnie 3 festiwale razem ze Stefanem, nawet w tej tak zwanej, w tych ciężkich czasach pandemii, udało nam się zrobić. Ja w międzyczasie chwalę się katalogiem sprzed chyba 3 lat, w którym też jest historia opisana. Tak, tak, dokładnie. Ja mam jeszcze kilka tych katalogów, gdyby ktoś tam się chciał i był w Warszawie, i to ja mogę udostępnić. Mam go też nawet w formie PDF-a, więc pewnie gdzieś, jeżeli ktoś by chciał, bo to są takie, ja nie pamiętam, to chyba było przy 4 edycji chyba dostaliśmy jakieś dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i mogliśmy taki katalog wydrukować. Ale to i tak już jak pokaźne zbiory tam są, jak Irek pokazuje, więc, więc gdyby ktoś chciał, to proszę bardzo napisać gdzieś tam wiadomości prywatne i na pewno się jakoś dogadamy. Super. W międzyczasie otworzyłem folder z kilkoma zdjęciami z otwarcia tegorocznego i tylko jedną mam do Ciebie prośbę, jakbyś mógł troszeczkę podnieść do góry swoją kamerkę. Lekko. Okej. Okay. O! A coś tutaj dostajemy informację, że słychać mnie podwójnie, tylko nie wiem dlaczego. Może ja się wyłączę, nie będę miał podglądu na żywo na to, co jest napisane. O! Tegoroczne otwarcie z wzorem lat poprzednich 4 czerwca, ale już wiem, że przyszłoroczny będzie troszeczkę później, bo tegoroczny nam trochę dał do myślenia, że... To znaczy ja bym chciał powiedzieć, że... Z roku na rok jest nas coraz więcej i coraz więcej byśmy chcieli w tym festiwalu pokazać. Nie zawsze się udaje. No tutaj Stefan pisze, że na razie słyszy pojedynczo, fajnie. Tegoroczne otwarcie, tegoroczny festiwal, wyjątkowy moim zdaniem, na który wpadliśmy
tak naprawdę na pomysł tegorocznego wpadliśmy już w zeszłym roku podczas otwarcia zeszłorocznego festiwalu, ponieważ tegoroczny festiwal stał tak naprawdę kobietą. 26 wystaw indywidualnych, 26 autorek, mocne nazwiska, też młode nazwiska, część autorek, które prezentowaliśmy. A tak naprawdę w zeszłym roku gdzieś przy składaniu listy zeszłorocznej autorów trochę nas to uderzyło, że w zasadzie prezentujemy zdjęcia fotografów, gdzie tak naprawdę w tym środowisku fotograficznym jest wiele fotografek, które mają kapitalne zdjęcia, a jakby przeważają jednak mężczyźni, i uznaliśmy, że tegoroczny szósty festiwal będzie stricte dedykowany kobietom. I tak się stało. Tak jak mówię, 26 wystaw indywidualnych, 4 zbiorowe. Wystawy zbiorowe nie były tylko i wyłącznie kobiece, bo mamy tam sport, mamy coroczną wystawę naszego partnera Lasów Państwowych. I była wystawa, w tym roku nawiązaliśmy współpracę z takim konkursem, który się nazywa Fuji Moment Street Photography. To jest konkurs organizowany przez miasto Częstochowa. I to jest taki konkurs już międzynarodowy. Tam naprawdę z całego świata napływają prace. Zaprosiliśmy ich w tym roku. I ta fotografia uliczna, która jest taką fajną fotografią i taką fotografią, która jest coraz bardziej modną fotografią, zagościła na tegorocznym festiwalu w postaci 40 chyba 3 wyróżnionych prac w konkursie. I była jeszcze jedna wystawa. Jest jedna wystawa, która jakby wpisuje się w nurt tegorocznego festiwalu, czyli wystawa, której kuratorką i tak naprawdę pomysłodawczynią jest Monika Szewczyk-Witek, która napisała taką książkę Jedyne takie nieopowiedziane historie polskich fotoreporterek. I to jest też wystawa zbiorowa. Tam mamy, nie pamiętam, 16 albo 13 nazwisk w tej wystawie. I to jest wystawa, która troszeczkę nas nawiązuje do naszego takiego stałego punktu festiwalu. To są fotografie, które przedstawiają Polskę gdzieś tam z pogranicza lat 50., 60. do końca roku, do końca lat 90. Więc to jest jeszcze jedna wystawa zbiorowa, a reszta to są wystawy pojedyncze. Okej, dziękuję za wprowadzenie. Ja byłem w czwartek w Wojnowie i podjechaliśmy najpierw od południa od strony klasztoru. No właśnie, i tuż po dość długiej wizycie w klasztorze, bo mogliśmy też pofotografować i w środku, i na wieżę wejść, i troszeczkę porozmawiać z panem Tomaszem, tam właścicielem, ale nie miał pierogów z jagodami, z których słynie to miejsce. No tym razem się nie udało, może kolejnym, może za trzecim razem. Za to spotkała nas zupełnie inna, bardzo przyjemna sytuacja, a mianowicie spotkaliśmy jedną z autorek, i to właśnie przy płocie tutaj pana Stefana. Okazało się, że jest to pani Ania Bedyńska. Tak, Ania Bedyńska, i nie wiem, Irku, zaczniemy już tak pomalutku opowiadać o wystawach? Tak, zaczniemy. Mówić, bo ja ułożyłem tę listę osób alfabetycznie, no akurat B jest na samym początku, więc to się nam dobrze tu składa. Zgadza się. To jakby nawiązując do Ani i do tego, co Ania nam w tym roku pokazała, to jakby jeszcze dwa słowa a propos festiwalu, że festiwal nie ogranicza się tylko i wyłącznie do fotografii reporterskiej. To znaczy my jesteśmy otwarci, prezentujemy różne rodzaje fotografii. Tak jak mówiłem, fotografię uliczną, street photo,
reportaż, fotografię kreacyjną, fotografię portretową, sportową. Różno, cały przekrój. Jakby tu się nie zamykamy, mimo tego, że nazwa klubu, który był pomysłodawcą, ma w sobie klub fotografii prasowej, ma nazwę prasowa, ale jak najbardziej jesteśmy otwarci na wszelkie rodzaje fotografii. I tu właśnie na zdjęciu widzimy Anię Bedyńską przy swojej wystawie. Ania Bedyńska, polska fotografka dokumentalna, reportażowa, nagradzana, zdobywczyni WordPress Photo. Tak jak do mnie, Irku, napisałeś, będąc na miejscu z trochę ciężkim materiałem. Takim materiałem, którego byśmy się chyba raczej nie spodziewali. Ja też na początku, jak dostałem ten materiał od Ani i popatrzyłem na same zdjęcia, to mówię, kurczę, jakoś nie bardzo mi się to, jakby nie bardzo wiem, o co chodzi, ale dopiero potem, czytając te wszystkie historie, które są opisane pod zdjęciami, znaczy jakby miałem cały zarys, ogólny zarys reportażu, ale potem czytając historię tych pojedynczych ludzi, tak sobie pomyślałem, kurczę, no trochę straszne, ale żyjemy w takim świecie i pewne reguły w innych krajach, jak widać, funkcjonują i mimo tego, że mamy XXI wiek, pewne rzeczy się dzieją, tak? Kapitalny materiał na otwarciu, bo uciekłem trochę od tematu otwarcia, na otwarciu Ani nie było, ale właśnie w momencie, w którym zwiedzaliśmy tą wystawę, też jakoś gdzieś tam prosiłem osoby odwiedzające, żeby chwilę sobie poczytały te opisy i jakby zrozumiały, dlaczego te zdjęcia są takie, a nie inne. Ponieważ jest to historia z Japonii o tym, że no, tam rodzice troszeczkę inaczej podchodzą do spraw dzieci i można, w cudzysłowie mówiąc, tak jak Ania to podkreśla, porwać dziecko i wtedy drugi rodzic nie ma już jakby nic do mówienia i tak naprawdę tego drugiego rodzica się wymazuje z historii, z życia tego dziecka. Ciężki temat. Tak, wychodzi się z dzieckiem, tak to u nich to jest nazwane. Powiem szczerze, że ja miałem podobne przemyślenia i pewnie byśmy przeszli obok tych zdjęć i pobiegli do następnych. Natomiast jako całość z tym opisem było to dla nas bardzo poruszające i ciekawe. No dobra, idziemy do następnej autorki i to jest zupełnie, kompletnie, ale to zupełnie inna tematyka, bo disco. Renata Dąbrowska, tak, to jest materiał, który już powstał parę lat temu. Tak poprosiłem Renatę, żeby, zresztą Renata Dąbrowska, dziewczyna z Trójmiasta, świetny materiał o polskich dyskotekach, troszeczkę takich gdzieś niszowych, gdzie pokazana jest młodzież, jak się bawi. Pytając Renatę o ten materiał, Renata mówi, słuchaj, no ja ci go udostępnię, tylko wiesz, może być tak, że ktoś się może znaleźć na tych zdjęciach, w sensie z odwiedzających festiwal. I okazało się, bo tam jest takie zdjęcie, ja nie wiem, czy ja ci je udostępniłem, tam jest takie zdjęcie z taką wielką rzeźbą goryla. I okazało się, że przyjaciel festiwalu, który jest rzeźbiarzem, stając naprzeciwko tego zdjęcia, mówi, zaraz, ale to jest przecież moja rzeźba. I rzeczywiście znalazł swoją rzeźbę na zdjęciu w dyskotece, mówi, słuchajcie, no mi się czasami zdarza robić rzeczy komercyjne, z czegoś trzeba żyć i taką rzeźbę takiego wielkiego goryla akurat robił do jednej z dyskotek w Polsce. Także śmieszna sytuacja, więc być może ktoś się jeszcze na tych zdjęciach odnajdzie. A jeszcze wracając do otwarcia, to otwarcie, jak co roku zaczynaliśmy, znaczy nie tak, może inaczej, otwarcie 4 czerwca w tym roku otwieraliśmy pod budynkiem sołectwa. Z roku na rok jest nas coraz więcej i tu trzeba powiedzieć, że jakby ta pielgrzymka przez wieś trwa coraz dłużej, ale było fajnie. W tym roku było też takie
takie dodatkowe wydarzenie, a mianowicie od soboty do niedzieli był z nami Piotrek Radecki, który dwa lata temu miał na festiwalu swoją wystawę i zaszczycił nas swoją obecnością ze swoim przenośnym studiem do fotografii tak zwanego mokrego kolodionu, czy też ambrotypu. I Piotrek przez te dwa dni można było sobie do niego podejść, popatrzeć jak pracuje, albo też wykonać takie zdjęcia. Także to też jakby fajna rzecz, bo to znaczy, że ten festiwal się rozwija. To znaczy, że autorzy już sami chcą przyjechać, że to nie jest tylko festiwal gdzieś tam w polu na końcu świata, na Mazurach, a jednak jakby już zaczynamy się rozkręcać i mamy też pomysł już na przyszły rok. Mniej więcej wiemy, kogo już zaprosimy na te pierwsze dwa dni, bo chcielibyśmy to otwarcie trochę rozszerzyć o dwa dni, żeby to na przykład była sobota, niedziela i albo piątek, sobota i wtedy, żeby tych spotkań z autorami, nie tylko tymi, którzy są na wystawach, ale może też innymi, zajmującymi się różnymi dziedzinami fotografii, mam nadzieję, że nam się uda zrobić. Wyświetliłem kilka zdjęć właśnie tam z otwarcia. Następną mamy autorkę Marta Grochowska. Marta Grochowska, materiał Iskra o szkole sportowej. Iskra Zabrze. Marta, Iskra Zabrze. Iskra Zabrze, tak. Marta Grochowska, dziewczyna z Śląska, to jest, jakby to powiedzieć, to jest ta młoda krew fotografii. Młoda krew fotografii nie tylko kobiecej, ale po prostu fotografii dokumentalnej, reporterskiej. Została mi polecona przez Jarka Respondka bodajże, jeśli dobrze pamiętam, albo przez Irka Dorożeńskiego. Świetny materiał. Uważam, że tą młodą krew fotografii trzeba jak najbardziej promować. Nie chcę się rozgadywać, bo tak naprawdę o autorkach można mówić dużo i one mają, to nie jest tak, że to są jakieś tam pojedyncze jakieś ich materiały. Dziewczyny naprawdę robią tego dużo i mają też troszeczkę inne spojrzenie na ten nasz świat. Troszeczkę przyznam się szczerze, że nawet chyba czasami troszeczkę fajniej patrzą niż mężczyźni. Więc to się ogląda przyjemnie. Paulina Holz. Myślę, że niektórym nie trzeba jej przedstawiać. Dziewczyna, którą znamy z teatru czy z telewizji, a ostatnio całkiem nieźle się rozwinęła w fotografii. I bardzo mi miło, że Paulinę udało się zaprosić. Bardzo skromna osoba i tak na początku trochę nieśmiało się broniła, ale udało mi się ją namówić. To jest takie spojrzenie fotografa streetowego. Paulina świetnie wychwytuje te momenty właśnie gdzieś na ulicy, w przestrzeni i to pięknie zamyka. Fajnie, cieszę się, że się pojawiła. Mam nadzieję, że jej kariera będzie tak samo nabierać tempa, chociaż już widzę gdzieś tam po forach internetowych, że te zdjęcia Pauliny mają to coś. To jest jedna z tych wystaw, którą pokazuję, którą obejrzeliśmy na końcu i przyznaję się, mea culpa, że musieliśmy już jechać, więc nie oglądaliśmy tych na samym końcu. Przepraszam, z jednej strony na końcu, z drugim, a inaczej patrząc na początku, tych pod koło sklepu już, nie? Bo po prostu musieliśmy jechać i tak, ale za trzecim razem, to już sobie wymyśliłem, że pojadę od północy do klasztoru może. A kto wie, może jeszcze w tym roku uda się zobaczyć. Za trzecim razem dostaniesz rower i będziesz musiał pozwiedzać wszystkie wtedy. A to najlepsze by było. Najlepsze. Karolina Jąderko, tutaj też jakby, nie wiem czy muszę przedstawiać, aczkolwiek laureatka WordPress Photo. Jeszcze jakby wracając do kobiet na tym festiwalu, bo mówiłem, że jakby dużo pracy trzeba poświęcić rzeczywiście temu festiwalowi, bo to nie jest tak, że coś się dzieje i
oczywiście my rzucamy pomysł i w ciągu 2 tygodni to mamy. Aczkolwiek tu muszę przyznać, że jeżeli chodzi o dziewczyny, o fotografki, to o tyle łatwiej się z nimi współpracuje, że jak dzwoniłem i prosiłem o zdjęcia i o to, czy się zgodzą i mniej więcej gdzieś tam już miałem przegląd portfolio albo prosiłem o to, żeby podesłały 2-3 materiały, którymi chciałyby się pochwalić, to zazwyczaj nie musiałem się przypominać, co w przypadku kolegów po fachu nie zawsze tak jest. Tu jest pytanie, widzę, od pani Edyty Chrząszcz, czy jak się można dostać na festiwal ze swoimi zdjęciami. Pani Edyto, tak jak mówię, trzeba się odezwać, podesłać. Ja daję tak na słowo, jeżeli ktoś ma jeden materiał, 2 materiały, ale najchętniej to takie 3 materiały, którymi ktoś chciałby się pochwalić. My wtedy usiądziemy komisyjnie, obejrzymy i powiemy, czy to już jest ten moment, czy może zaprosimy za rok, albo coś nawet podpowiemy, co byśmy chcieli, co można zmienić, albo co można jeszcze dodać do tego, żeby ten materiał był kompletny. Nie to, że się chwalimy, ale albo gdzieś tam się wywyższamy, ale po prostu to doświadczenie zawodowe z jednej strony nam trochę na to pozwala, a z drugiej strony też jest fajne, bo to też jakiś tam kawałek nauki na przyszłość. Także zapraszam do kontaktu, zawsze można gdzieś tam na piwie do mnie napisać, ewentualnie ja podam adres mailowy, podesłać i dalej będziemy już się kontaktować. Dlatego mówię, jakby fajne to też jest, że my nie narzucamy tak naprawdę tych autorów. Jeżeli ktoś ma odwagę i chce się pokazać i uważa, że to już ten moment, no to pewnie, słuchajcie, no zapraszamy. No. Nie obiecujemy, że zrobimy to od tak, ale pewnie da się to zrobić. Kogo tu mamy? Bo przeszliśmy już dalej. Irek przeskoczył dalej do... Magdalena Korzewska. Magdy Korzewskiej. Magda była na otwarciu festiwalu i bardzo mi miło, bardzo dziękuję, że się pojawiła. Magda przysłała nam właśnie jakieś tam chyba 3 materiały, jeśli dobrze pamiętam, ale ta architektura Magdy po prostu nas zachwyciła. I ja w ogóle lubuję się w takich zdjęciach. Sam ich nie robię, bo nie umiem, nie potrafię i okazuje się, że można nie być jak mikrofala i nie robić wszystkiego albo w ogóle. Dlatego ja się na tej fotografii nie znam i zdecydowanie ta fotografia mnie gdzieś urzekła. Tu mamy architekturę tak naprawdę, jeśli dobrze pamiętam, to nie tylko z Europy, ale z całego świata. Dlatego też fajnie było ją pokazać, a jakby ta architektura się przyjęła tak też na festiwalu bodajże 2 lata temu. Daniel Wiśniewski pierwszy raz się zaprezentował właśnie z architekturą stricte warszawską. Daniela pozdrawiam. Daniel gdzieś złapał, że tak powiem, wiatr w skrzydła po festiwalu i z tego co wiem, to całkiem mocno, mimo swojej pracy zawodowej, w tą fotografię idzie. Więc tu Magda jak najbardziej. Załączyłem jeszcze jedno zdjęcie, bo mi się podobał tu kontrast tego budownictwa Wojnowskiego i tego, które było na fotografiach. I to dość często tak jest, że to miejsce, otoczenie też czasami są w kontraście, a czasami tworzą jakieś interesujące nowe skojarzenia. Przy wielu wystawach tak jest. Ja nie wiem, jak to jest z doborem. Już próbowałem rok temu się ciebie wypytywać, czy już z góry wcześniej wiadomo, że ta to będzie tu i będzie 20 zdjęć, a ta to będzie u tego na płocie i 30, a potem przychodzi, nie, jednak tą przesuniemy, bo na przykład właścicielom się nie podoba golizna albo nie wiem co, chcą mieć sport albo co innego. Jak to jest właśnie aktualnie? To znaczy są takie stałe miejsca i stałe jakby tematyki wystaw przypisane do płotów. Czyli przy tym budynku sołectwa
Od pierwszej wystawy jest sport i ten sport tam wisi zawsze. Co roku jest jakby ten sport i w ogóle tam specjalnie nam też sołtys Janek dobudował płot, żeby przy jego obejściu wisiała fotografia sportowa, a z racji tego, że te fotografie sportowe dość często to są fotografie zbiorowe, znaczy to są wystawy zbiorowe, więc tego miejsca potrzebowaliśmy więcej, bo zazwyczaj na tą wystawę sportową wchodzi około 30 zdjęć. Stałym miejscem jest też ten płot, na którym w tym roku wisiały jedyne takie. To jest płot taki już mocno przewalający się. Niestety nie mamy na to wpływu. Ciężko znaleźć właściciela tego płotu albo kilku właścicieli, bo czasami tak jest na Mazurach, że jest kilka osób do jednej posiadłości, no i niestety nie możemy im narzucić, że słuchajcie, no ten płot to wypadało poprawić, bo nie mamy gdzie wieszać, ale on ma swój urok, bo tam zazwyczaj wiszą wystawy o PRL-u albo wystawy właśnie o takiej Polsce, której już nie pamiętamy. Stałym płotem jest też wystawa, znaczy stały płot ma też wystawa Lasów Państwowych, która wisi u pana, który był pracownikiem Lasów Państwowych. Dowiedzieliśmy się całkiem przez przypadek i te Lasy Państwowe wiszą tam też już od 4 lat w tym samym miejscu. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy ktoś przychodzi i mówi, słuchajcie, a tą wystawę to moglibyście powiesić gdzieś dalej, a mi dać coś ładniejszego, chociaż nie ma brzydkich zdjęć, to nie chodzi, tylko tematyka może być nie zawsze łatwa i przyjemna, bo nie uciekamy od niej. W zeszłym roku był materiał Jacka Kusza o ostatnie wymieranie i materiał o tak naprawdę o tym, co się dzieje z naszą planetą, ze zwierzętami w ogóle. I też pamiętam, że była taka sytuacja, że przyszła pani, gdzie ta wystawa wisiała naprzeciwko jej okien, no, nie moglibyście mi tego zmienić, ale z drugiej strony są na przykład takie sytuacje, kiedy pani jedna z właścicielek przyszła i mówi, słuchajcie, a te owieczki to byście mi powiesili na wprost okna, żebym ja codziennie rado jak wstaję, żebym widziała te owieczki, więc tak, no, są takie płoty, które są gdzieś tam już mają swoje miejsce, a z reguły żonglujemy, ale mniej więcej wiemy już, ile zdjęć wchodzi na który płot i gdzie możemy sobie po prostu pozwolić na większą ilość, a gdzie na mniejszą. Także no, tak to wygląda. Jest też w Wojnowie, nie wiem Mirku, czy zwróciłeś uwagę, taki dom pośrodku tak naprawdę wsi, taka galeria witrażu. I tam na przykład zazwyczaj wiszamy takie zdjęcia, które są wykreowane. W zeszłym roku chyba Bart Pogoda tam wisiał ze swoimi zdjęciami w podczerwieni, a w tym roku wisiała tam Kasia Widmańska ze swoimi zdjęciami ikonki Maryjki i tymi zdjęciami takimi mocno kolorowymi. No, także tak to jest z płotami, że mniej więcej wiemy, co gdzie będzie wisieć i staramy się to tak rozkładać, aczkolwiek tak naprawdę w dniu, w którym wieszamy, no to musimy się nakursować po tam i z powrotem, bo ja tylko chciałbym powiedzieć, że te 500 zdjęć to jest 700 kilo i tutaj jakby Ignacy Cembrzyński, który dla nas to drukuje, a który już tak się wkręcił w festiwal, że trzeci rok do nas przyjeżdża, przywozi to zazwyczaj jadąc od siebie z Bielska, mając 700 kilometrów, przywozi nam to w sobotę rano i wtedy cały dzień jeszcze wieszamy i rzeczywiście trzeba się tym najeździć, bo wystawy nie mamy tak, nie mówimy mu, że słuchaj, poukładaj je jakoś tak, żebyśmy wiedzieli, która jest w jakiejś kolejności, tylko on to przywozi na palecie, a potem musimy to jeszcze porozwozić, porozkładać, pomieszać ewentualnie, jeżeli nagle się okazuje, że po prostu ten płot do tej wystawy nie pasuje. Także staramy się tak dobierać, żeby to wszystko miało jakiś sens i jakieś ręce i nogi. Super. W międzyczasie dotarliśmy do Katarzyny Kubiak. Wydawałoby się, że jesteśmy daleko, bo już litera K, ale to niekoniecznie, bo mamy tu dużo autorek na literę K. Międzymiastowa.
Tak to się nazywała ta wystawa. Kasia Kubiak. No właśnie, i tutaj trochę też tak jakby przy nawiązaniu do Kasi, trochę o doborze autorek czy autorów. To nie jest tak, że my siedzimy, wybieramy tylko ze swojego podwórka tego, co się dzieje tu u nas, że tak powiem, w Polsce. Bo Kasię Kubiak tak naprawdę znalazłem na Instagramie. Kasia ma tą właśnie taką smykałkę do zdjęć streetowych. Bardzo fajny materiał. Zdjęcia, które każde zdjęcie można mu przypisać po prostu każdemu zdjęciu osobną historię i to się fajnie czyta. I właśnie chyba o to chodzi w tej fotografii ulicznej, że właśnie do każdego zdjęcia autor przypisze swoją historię, my dopiszemy swoją, my zobaczymy na nim co innego i każda osoba jakby zobaczy na nim co innego i może sobie przypisać do tego swój własny tekst. Możemy jechać dalej. Także mówię, tutaj jeżeli chodzi o dobór, no bo też jakby te pytania czasami się pojawiają, jak dobieramy autorów, czy można się zgłosić. Można, to mówię, no i jesteśmy otwarci, nie będziemy tutaj się szufladkować tylko i wyłącznie w fotografii reporterskiej czy dokumentalnej. Tu przeskoczyliśmy... Marta Kulesza. Przeskoczyliśmy na płot przy klasztorze. No i tak, i Marta Kulesza też jest kolejnym przykładem na to, że kuratorzy tego festiwalu też gdzieś tam siedzą w nowych technologiach. I Marta Kulesza też jest osobą, którą znaleźliśmy tak naprawdę przez internet. I Marta ma... Marta, jakby to powiedzieć, ma bardzo ciekawy styl życia, ponieważ zwiedza świat. Kiedyś tak do tego, tak sobie wymyśliła, że jak nie teraz, to kiedy? I Marta wiąże z tym, że tak powiem, też swoje życie zawodowe. I tu mamy zdjęcia właśnie takie bardziej krajobrazowe i obok też wisi wystawa, przypomnij mi, czy ja obok wisi? A to dojdziemy później. Dobra. Wydaje mi chyba na W nazwisko, ale to dojdziemy później. A, tak, ale to później, tak. Są ale dwie przy klasztorze, tak. Tak. Tu nam tutaj... została w tym folderze jeszcze jedna pani, Joanna Kustra. No akurat Asi pracę ja znam jeszcze z takiego portalu, który kiedyś był tak naprawdę takim trochę wyznacznikiem tego, co się dzieje na rynku tej fotografii, powiedzmy, amatorskiej. Był taki portal, on chyba dalej jeszcze istnieje, ale już pewnie nie w takiej formie, portal PL Foto. I tam jak ja zaczynałem swoją przygodę z fotografią zawodową, i też tam gdzieś swoje zdjęcia publikowałem i pamiętałem właśnie też jakieś takie nazwiska, które, znaczy to jest tak, że przeglądasz i takie nazwiska zapadają ci w pamięć i Asia jest właśnie jedną z tych osób. Asia teraz na co dzień, z tego co mam, chyba jeśli dobrze pamiętam, w Hiszpanii urzęduje. Asia poszła w taką fotografię trochę bardziej modową, stylizowaną, kapitalne zdjęcia, kapitalny retusz. Zresztą nie wiem, czy zrobiłeś, tu akurat na tym plakacie, który widzimy, jest zdjęcie, tylko ono jest akurat przycięte, no później gdzieś tam jest też częścią wystawy, powstał z niego mural, tylko jakbym się uparł i poszukał w internecie, to bym ci powiedział nawet gdzie. Także to są takie właśnie historie, że sięgamy gdzieś tam do rzeczy, które mamy w głowie, które do osób, które nam gdzieś tam zapadają w pamięć ze swoimi pracami, a które dalej się, że tak powiem, rozwijają już nie tylko na rynku polskim, ale na zagranicznym. O, pani Alicja pisze, że chyba na PL Foto byliśmy wszyscy. No chyba tak. Na to wygląda. Folderu i tu mamy
I ja dobra, i taki ciekawy gitarzysta z pieskiem na tle jakiejś sceny koncertowej. Zmieniam tu już folder, a ty opowiadam. Sylwia, no Sylwia też, tak. To Sylwia jest osobą, którą też gdzieś pamiętałem z PL Foto. Sylwia tworzy też i pracuje za granicą, ale też i u nas. I tu mamy materiał, jeśli dobrze pamiętam, tytuł wystawy to jest Malujmy tak, aby Polska zmartwychwstała. Tak. Także i tu mamy taki jakby malujcie tak, aby Polska zmartwychwstała. Dokładnie. I to są zdjęcia, które Sylwia stylizowała na obrazy, ale bohaterami tych zdjęć są ludzie z polskiej sceny artystycznej, którym nie obcy jest los naszego kraju, którzy czynnie biorą udział w tym, co się w naszym kraju dzieje i nie boją się o tym mówić. Kapitalne zdjęcia. Na początku trochę tu Sylwia trochę się broniła, że może nie, ale w sumie dała się przekonać i ja bardzo się cieszę z tego. Pozdrawiam z tego miejsca. Mam nadzieję, że gdzieś się kiedyś przetniemy osobiście, bo też jest taka prawda, że ja oczywiście część autorek znam osobiście, a do części po prostu dzwonię i mówię: cześć, jestem Bartek, organizuję taki festiwal i chciałbym pokazać twoje prace. Więc nie zawsze się znamy. Tak też było na otwarciu, gdzie część autorek się pojawiła i dopiero na otwarciu się poznawaliśmy. Możemy jechać dalej. Ewa Meissner, fotografka, dokumentalistka, członkini NAPO Images. To było jedno z pierwszych nazwisk, które mi wpadło do głowy w zeszłym roku, jeżeli mam być szczery, o tym, żeby pokazać. Ewa nam tu przysłała obrazki, które powstały i one chyba dalej powstają, z tego co pamiętam. Ewa sobie jeździ i to jest też taki jeszcze chyba niedokończony materiał o polskim lecie, o polskich wakacjach i o tym, jak Polacy spędzają i co możemy zaobserwować albo znaleźć na że tak powiem, gdzieś w tym okresie letnim. Dwa lata temu chyba Marcina Urbanowicza materiał był o polskiej plaży. Ten jest troszeczkę inny, bo tu mamy różne miasta i tak naprawdę całą naszą Polskę. A Stefan tutaj tylko mi, tak widzę, że napisał, że dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy pomagali przy wieszaniu. Tak, oczywiście, słuchajcie, bo ja też jakby chciałbym powiedzieć, że festiwal jest takim trochę ruchem społecznym, to znaczy nam się udaje zebrać pieniądze na wydruki. Niestety jeszcze w zeszłym roku się cieszyliśmy, bo było tanio i można było drukować, a w tym roku już nie było tanio, ale dzięki Ignacemu i sklepowi z fotografią, który gdzieś tam, tak jak powiedziałem, się z nami bardzo zaprzyjaźnił, ten festiwal powstał, bo w tym roku po prostu od stycznia do kwietnia te ceny, tak naprawdę materiału, na którym my to drukujemy, a to jest pianka PVC, i on po prostu z tygodnia na tydzień szedł do góry, ten materiał, i trochę mieliśmy obawy już na sam koniec, czy damy radę utrzymać ten status 500 zdjęć. Udało się, Ignacy, ja ci bardzo dziękuję, ale poza Ignacym powieszenie tych 500 prac to też zajmuje kupę czasu. Mamy już stałych wolontariuszy, którym dziękujemy za to, że są z nami, że poświęcają swój czas wolny i przyjeżdżają na ten jeden weekend przed otwarciem festiwalu, żeby to wszystko powiesić. A w tym roku mieliśmy taką trochę pogodę w kratkę, bo co 20 minut padało. Co zdążyliśmy wyjąć zdjęcia z auta?
to za chwilę padał deszcz. Rozłożyliśmy te zdjęcia wzdłuż płotu, żeby mniej więcej je poukładać w materiał. Znowu padał deszcz. I tak to wyglądało. Także ja im jak najbardziej dziękuję i tu jakby szapoba, ich 50% sukcesu tego festiwalu jest jak najbardziej dla nich. W międzyczasie odnalazłem chyba to zdjęcie, które tam tak, było. Tak, 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 tak. To jest zdjęcie Sylwii, nie Sylwii, tylko Joasi. I ono zostało przeniesione na mural, tylko zaraz nawet sprawdzę, bo to takie było nawet dość głośne o tym. Tylko zaraz sprawdzimy, gdzie to dokładnie było. W Częstochowie. O, proszę Państwa, na jednym z bloków w Częstochowie ten mural jest, Świtezianka, więc jakby ktoś kiedyś był i widział ten mural, to może sobie przypomnieć, że jest wzorowany na zdjęciu Joasi. Ciekawe. Muszę sprawdzić, jak on wygląda. Mnie akurat tu zainteresowało to połączenie z drzewem na górze i z tą fryzurą. Widzę tu pewien związek, choć dość daleki, ale... Irku, ty byłeś, bo ty byłeś czwartek. W zeszłym tygodniu. Tak, a my jak wieszaliśmy, to jest drzewo, na którym kwitnie bez. I powiem ci szczerze, że to wyglądało kapitalnie. Jeszcze inaczej, tak. Jeszcze inaczej, w ogóle. To jakby, tylko jakby już tydzień później, jak było otwarcie, już tego nie było. Ale okay. Mówię, to jakby... to też fajne właśnie takie połączenie. Znaczy ja uważam, że w ogóle z tą fotografią jest tak, że to, co mówiłem w zeszłym roku, że ja się bardzo cieszę, że my z nią wychodzimy na zewnątrz, bo proszę Państwa, bo to jest tak, że jak zamkniemy tą fotografię w galerii i to wiem na swoim przykładzie, no to przyjdzie garść osób. Bliskich, tych, którzy są zainteresowani, a żeby ją pokazać szerszej rzeszy odbiorców, no to musimy z nią wyjść na zewnątrz i to jest fajne, bo mam nadzieję, że trochę nam się to udaje. To znaczy, czy ktoś jedzie rowerem, samochodem, autokarem, czy idzie po prostu na spacer, to ma okazję sobie zobaczyć różnych autorów, różne zdjęcia i nawet samemu sobie stwierdzić, co mu się podoba, a co mu nie, więc to taka trochę też, jakby to powiedzieć, nauka albo trochę takie też działania prospołeczne i bardzo się cieszę, że ten festiwal jest już 6. edycją i super. No mam nadzieję, że to gdzieś tam się będzie dalej kuleć do przodu, bo to fajna rzecz, jakby pokazywać ludziom, że robimy tą fotografię i że fotografia nie jest tylko i wyłącznie dla wybranych i zamknięta w drogich galeriach i zazwyczaj gdzieś, mówię, jak tylko i wyłącznie dla tych, którzy się tym interesują. Tak? I to jeszcze szczególnie konkretnym rodzajem fotografii, no bo zazwyczaj jak mamy wystawę, no chyba, że jest to wystawa zbiorowa, ale zazwyczaj jakby jest, wystawy są monotematyczne i bardzo rzadko gdzie spotyka się tak, że w jednym miejscu można mieć taki przekrój różnych rodzajów fotografii. Aga Murak, teraz widzę tu na zdjęciach. Kirgizja, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to jest materiał o takiej grze od pokoleń w Kirgizji. Kokboru, dokładnie. Panowie grają, nie pamiętam, to chyba owczą taką skórą wypełnioną na tych koniach i to też taki materiał. Fajnie, że pojawiają się materiały ze świata, bo tak jeszcze wracając do Karoliny Jonderko, o której tam mówiłem, że laureatka WordPress Photo i ten materiał Mała Polska, to jest materiał o domu kombatanta, ostatnim domu kombatanta w Anglii, znaczy domu polskiego kombatanta, jeśli dobrze pamiętam. Tych domów było więcej po II wojnie światowej, a teraz, jeśli dobrze z tej historii tam wnioskuję, to został jeden ostatni i tak jest nazwany potocznie Małą Polską. Więc to też fajny materiał, taki
No fajne, 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 naprawdę fajne. Fajne, to jakby dziewczyny wynajdują te tematy, ja nie wiem skąd one wynajdują te tematy. Uważam, że to jest jakby dobry research zrobiony, ta tematyka jest naprawdę różnorodna i to jest fajne. A propos jeszcze tych zdjęć i tła na przykład, to owszem, już bzy nie kwitną, ale na przykład gdzieniegdzie wiśnie są nad drzewkami teraz lub owocowe owoce. Gdzieniegdzie trochę już zaraz pojawiają się trochę kwiaty, więc trzeba się przedzierać. Tutaj musieliśmy trochę odsłonić obraz, żeby zobaczyć zdjęcia, ale na przykład przy tej Kirgizji to te drzewa i liście wydaje mi się, że też bardzo fajny efekt dają. Także to się zmienia, no wiadomo, a czasami trzeba przetrzeć je co jakiś czas. Sam za nią medycyńską właśnie przecieraliśmy, bo coś tam zapnęło. Tak. Ale Stefan... zaleta jest ogromna. Jeszcze dodam jedną rzecz tylko już teraz dla ciebie, że jak przejeżdżaliśmy samochodem i już zaczynaliśmy się spieszyć i mówię, dobrze, to teraz zatrzymujemy się tylko gdzie jest większe skupisko i gdzie jest będzie coś ciekawego. I przejeżdżaliśmy i tam była grupa chłopaków, młodzieży, którzy chyba tam byli na wakacjach i krzyknęli, bo usłyszeli to, tu do nas, tu jest fajnie, coś tam, coś taką wystawę o Romach, do której zaraz dojdziemy. Wracając jeszcze do tej zieleni i do tego anturażu całego festiwalu, no to rzeczywiście, gdzieś czasami się pojawi jakaś tam wisienka, ale to przyjemne z pożytecznym, bo można zjeść, nikt pewnie nie pogoni. Jak wieszamy festiwal, to jest tak, że na przykład idziemy do właściciela i mówimy, no ale wiesz, Piotruś, byś tutaj skosił tą trawę, bo nam niewygodnie wieszać. I zazwyczaj wtedy ten właściciel tego płotu biegnie po kosiarkę i kosi, więc ten anturaż może być różny. Stefan jest na miejscu, gdyby ktoś miał jakieś pytania, pozdrawiam Stefan, bo wiem, że słuchasz, więc znajduję ci robotę, żebyś się nie nudził na tej swojej wsi, więc zawsze z Stefanem można pogadać i pewnie Stefan powie dużo fajnych, ciekawych anegdot związanych z festiwalem. Ale tak, jakby ta forma pokazywania nam się naprawdę fajnie, fajnie sprawdza i nie chcę tu nic mówić, ale mieliśmy już zapytania, czy jesteśmy w stanie zorganizować taki festiwal, ale na Kaszubach i jeszcze w innych miejscowościach. Nie, Wojnowski Festiwal Fotografii jest jeden i on zostanie. Jeżeli ktoś ma siłę, środki, możliwości, to niech organizuje swój, aczkolwiek chciałem tylko zaznaczyć, że nasz był pierwszy i zostanie tam, gdzie jest. Nie zabieramy go z Wojnowa. Dobra. Kolejny. Anna Musiałówna, jeżeli dobrze widzę. Tak. To jest materiał o łóżkach. Anna Musiałówna, no to jest nazwisko znane w świecie fotografii tu naszej reporterskiej, dokumentalnej. Do Ani zadzwoniłem z pytaniem, bo Ania była bodajże chyba ze 3 lata temu, ale ona była w takiej wystawie zbiorowej z czasów PRL-u. I zadzwoniłem do Ani, mówię, Ania, słuchaj, no fajnie by było, bo to jest taki festiwal o kobietach, dla kobiet. I Ania mówi, słuchaj, mam taki materiał, który zrobiłam Nokią N8. I trochę się na początku bałem tego, a potem jak dostałem te zdjęcia, mówię, kurczę, w ogóle jeszcze historia, bo to są obce osoby, do których, obce kobiety, do których Ania gdzieś tam pukała do drzwi, pytała się, czy może je sfotografować w ich łóżkach, bo tak naprawdę w łóżku spędzamy, tam Ania chyba bodajże na plakacie ma dokładnie napisane ile czasu, ale jakby to jest jakby nieodłączny element naszego życia. I to jest właśnie materiał zrobiony telefonem komórkowym. N8 to były jakieś lata, podejrzewam, nie wiem, początek 2000, może gdzieś tam połowa, między 2000-2010. Raczej nie jest to najnowszy chyba telefon, jeżeli dobrze pamiętam. Akurat chyba tej jej planszy nie mam. Mhm. Ale to zdjęcie mnie rozbawiło i wybrałem je w tym właśnie otoczeniu. Okej. Potem kolejny temat, niestety dość bolesny dla nas, ale aktualny. Oksana Parafeniuk, zdjęcia z Ukrainy. No tak, bo to jest trudny temat w trudnym czasie.
I trochę też jakby dobierając, szukając autorek na tegoroczny festiwal. Nie chcę powiedzieć, że to był temat wymuszony, tak, ale nie wyobrażałem sobie, żeby ten festiwal był bez chociaż kawałka tej historii, na której jesteśmy świadkami. I tutaj akurat, jeśli dobrze pamiętam, właśnie Ania Bedyńska mi pomogła, bo szukałem autorki zdjęć, fotoreporterki, która jest, nie dość, że jest Ukrainką, to jeszcze jest na Ukrainie. Oksana co prawda jest już w Polsce, ale bardzo jej dziękuję za to, że znalazła w sobie taką siłę i wybrała te zdjęcia i nam je podesłała. Ja też jakby, przyznam się szczerze, trochę nie kalkulowałem, aczkolwiek na plakacie do tej wystawy umieściłem informację, że jeżeli, znaczy nie konsultowałem tego z dziewczynami, ale myślę, że się zgodzą i jeśli będą takie życzenia, to zawsze z każdą dziewczyną, której pracę wiszą na festiwalu odbędę taką rozmowę. Umieściłem informację, bo że zdjęcia, które wiszą w tej chwili na płotach, jest ich 500. Jeżeli ktoś sobie jedzie przez ten nasz festiwal i które zdjęcie mu się spodoba, to my to zdjęcie będziemy chcieli mu sprzedać, za zgodą autorki oczywiście, ale całość jakby tego dochodu z tych zdjęć, które wiszą, które się uda sprzedać, przekażemy na rzecz ofiar wojny w Ukrainie, bo nie chcieliśmy w tym roku jakoś tak tym mocno epatować, ale nie dało się bez obok tego przejść, tak, więc mam nadzieję, że albo może nie mam nadziei, znaczy chciałbym, żeby to się skończyło jak najszybciej, ale no to jest temat, którego nie mogliśmy pominąć, tak, tym bardziej potwierdzają to tegoroczne konkursy fotograficzne, gdzie to jest temat wiodący. Z jednej strony, słuchajcie, przy organizacji takiego festiwalu w takim miejscu, bo to jest miejsce wakacyjne, miejsce, festiwal tak naprawdę wczasowy, tak? Znaczy wczasowy, wakacyjny festiwal, gdzie ludzie przyjeżdżają i chcą jakby odpocząć od tego całego zgiełku wielkiego świata, no to rzeczywiście te tematy trudne, one też się pokazują i one będą się pokazywać. Także no, Oksana musiała się pojawić i ja jej bardzo dziękuję i mam nadzieję, że wszystko jest okej, że kiedyś usiądziemy i jeszcze porozmawiamy o jakiejś większej wystawie, może takiej wystawie zbiorczej właśnie z Ukrainy. Zobaczymy. Jedźmy dalej. Daleko dość. Teraz się przesuwamy. Beata Pawlikowska, no tu możemy powiedzieć tak, podróżniczka, blogerka, dziennikarka, tak, i to jest, Beata pisze, jak wiadomo, książki o swoich podróżach, ale oprócz tego też fotografuje. Pomysł Stefana, fajnie, że Stefanowi się udało namówić Beatę na to, żeby się pokazała na tym festiwalu, i to też jest taki płot, o którym możemy powiedzieć, bo w zeszłym roku wisiały tam zdjęcia pani profesor Basi Hanuszkiewicz, też z podróży, tylko chyba do Afryki, a tu mamy Beatę ze zdjęciami tak naprawdę chyba z Ameryki Południowej i jeszcze skądś, ale nie powiem. Nie, przyznam szczerze, jakby nie pamiętam wszystkich dokładnie, skąd są wszystkie zdjęcia, ale tak mi się wydaje, że to jest chyba raczej Ameryka Południowa i to jest taki jakby taki cykl, który się na tym gdzieś się opierał. Okej. Wystawa zatytułowana Blondynka fotografuje. Więc... Znany tytuł. Dobrze. I tu mamy tę wystawę Romni. Kasia Piechowicz, Jarek Respondek to chyba też jego ziarenko zarzucone do mnie. Kasia Piechowicz, materiał Romni o kobietach w... No tak, to też taki trochę trudny temat. Znaczy trudny, znaczy
temat jakby kultury, tak? Tej różnorodności kultury, tak? Mamy te materiał o Japonii, gdzie jakby pewne elementy są niezmienne od X lat i one się nie zmieniają. I tak samo tutaj w kulturze romskiej kobiety, Romni mają swoją przypisaną rolę, swój status społeczny i one poza ten status nic więcej nie mogą zrobić, więc z jednej strony taki trochę edukacyjny, tak, żebyśmy też mieli fajny wgląd w to, że nasze kultury są jednak różne. My tu mamy swoją, Romowie mają swoją, Japończycy mają swoją i nie z każdą musimy się zgadzać, ale musimy jakby razem funkcjonować i to jest w porządku. Marian napisał, że zorganizował wystawy na płotach. Fajnie, Marianie. Cieszę się bardzo. Ja też tutaj jakby podkreślam cały czas, Ignacy po festiwalu zawsze zabiera jakieś 2-3 wystawy, które prezentuje u siebie w Bielsku. Wystawa Lasów Państwowych ląduje w Szkole Leśnej w Rucianym Nidzie i ona też wisi na płocie. Dlatego, znaczy fajne jest to, że te zdjęcia, słuchajcie, bo to jest, tak jak mówiłem, to jest prawie 700 kilo plastiku i my nie chcemy tego gdzieś wyrzucać do śmieci. Chcemy, żeby te zdjęcia miały drugie życie i żeby one gdzieś dalej istniały. I to jest fajne. Znaczy, jeżeli macie takie moce, no to rzeczywiście z tą fotografią warto wychodzić gdzieś na zewnątrz. Ja też miałem taki pomysł, że może u siebie na osiedlu gdzieś zagadam z administracją i po prostu raz na 2 miesiące czy na 3 miesiące, przecież to nie trzeba wieszać co 2 tygodnie, po prostu te zdjęcia będę gdzieś tam prezentował. Te zdjęcia mogą wisieć. System druku jest taki, że poza, że tak powiem, uszkodzeniami mechanicznymi, wiadomo, no gdzieś tam one wiszą przy drodze, gdzieś jakiś kamień uderzy czy ten, no to jakby one sobie mogą spokojnie wisieć, słońce jakiegoś tam większej szkody im nie zrobi ani deszcz. Jedyne co, no to akurat tutaj Stefan Zubczewski chodzi i je myje po prostu co jakiś czas. Bierze wiadereczko, szmatkę i po prostu te, które są bardziej zabrudzone po opadach atmosferycznych, czyści i robi to niezmiennie od 5 lat, więc Stefan, dziękuję. Ale fajnie, naprawdę Marian, super, że wychodzimy z tą fotografią na zewnątrz. Ja uważam, że tak trzeba i im więcej, tym lepiej, dlatego też jakby nie mówimy, że ojej, bo ktoś wyskradł nasz pomysł. Nie, pomysł jest znany od X lat, tylko trzeba go po prostu wykorzystać i robić swoje. No u was to jest na ogromną skalę zrobione, imponującą, nie da się ukryć. To racja, chociaż... I otoczenie też jest super piękne. Myślę, że Wojnowo trochę zyskało dzięki temu. Ja nie byłem w tej miejscowości 5 czy 6 lat temu, no ale z tego co widzę, nawet na tych starych zdjęciach, to jednak płoty się zmieniły, trochę otoczenie przy budynkach. Wydaje mi się, że więcej agroturystyk tam jest i właśnie ta taka już przywiązanie chyba mieszkańców niektórych też, oczekiwanie na kolejny rok, kolejną wystawę, to ma tu znaczenie. No, ja byłem z kilkoma osobami, które tam nie były i bardzo im się Wojnowo podobało. Nie, zgadza się. Jakby otoczenie robi swoje. Mieszkańcy robią swoje. Tomek w klasztorze dobudował scenę za klasztorem nad całym jeziorem i w tym roku prócz Piotra Radeckiego, jego ambrotypów, plus prócz tego poczęstunku na początku, na końcu, wiadomo, odbył się też koncert. Koncert grupy Zarażeni Folkiem. Świetnie, bo to jakby w tym okresie letnim, gdzie spacer zakończyliśmy chyba około 18:30, doszliśmy do klasztoru, był posiłek i potem koncercik i można było ten czas jeszcze miło spędzić, więc jak najbardziej to jest, oto mamy zdjęcia z klasztoru. Klasztor można odwiedzać, to jest klasztor otwarty. Powiem tak, on nie jest płatny, można go do niego wejść i normalnie zwiedzić klasztor, tak, zobaczyć jak żyły
bo to był żeński klasztor, więc zobaczyć, jak żyły siostry zakonne. Jest tam taka taca, na którą można wrzucić datek, jeśli ktoś ma taką ochotę. Aczkolwiek w ostatnim czasie niestety pojawiają się ludzie, którym to chyba przeszkadza i po prostu kradną te pieniądze, co jest przykre. Ale jeżeli chodzi o właśnie otoczenie i ten, to tak jak mówię, no Tomek zbudował scenę, sołtys dostawił płot, ludzie zmieniają płoty, wojnowo się rozbudowuje. Dla nas tylko coraz fajniej. No. Dlatego mówię, jakby mamy jakieś tam plany na przyszły rok. Ja trochę, przyznam szczerze, miałem kryzys w tym roku, już pod sam koniec, bo... No bo trzeba w to włożyć naprawdę sporo pracy, tak? To znaczy jakby już nie mówię o samych finansach, żeby je zebrać, bo mamy już jakichś tam swoich stałych sponsorów, partnerów, przyjaciół, którzy nam pomagają, ale też jakby ta praca graficzna. Dziękuję Marcinowi Urbanowiczowi, który drugi rok z rzędu przygotowuje dla nas plakat i ten plakat, który był tegoroczny w nawiązaniu do tegorocznej edycji, po prostu był kapitalny i on po prostu był pierwszym wyborem i nic nie trzeba było w nim tam naprawdę poprawiać. Ale to mówię, słuchajcie, jeżeli macie w swoim towarzystwie ludzi, którzy chcą jeszcze społecznie coś zrobić i dla dobra, że tak powiem, dla dobra fotografii, to jak najbardziej, no słuchajcie, do przodu. Dobra. Kolejna autorka to Marta Rybicka. Marta Rybicka z bardzo fajnym materiałem o tak naprawdę uczuciach, o stałości uczuć, o miłości, o tym, co gdzieś w tym naszym teraz, w tej naszej gonitwie czasu i pracy i całej reszty jest zapomniane. A tu mam materiał oparty na fajnych historiach ludzi, którzy żyją z sobą już bardzo długo i mówią o tym, jak tą miłość trzeba pielęgnować. Martę pozdrawiam. Marta nie mogła być na otwarciu, ponieważ była gdzieś od miesiącu ciąży. Spotkaliśmy się na gali Grand Pressów tuż przed otwarciem, ale już jest szczęśliwą mamą. Pozdrawiam Martę i Sławka i niech wam się, że tak powiem, zdrowo maleństwo chowa. Dobrze. I kolejna autorka. Julia Szabłowska. Musiałem podejrzeć tytuł po angielsku. They don't kill here. Tak. Julia Szabłowska... Nie pamiętam, jak na Julię trafiłem, ale trafiłem na nią i Julia z tym pierwszym materiałem, to jest jakby taki, wiecie, zaglądasz na czyjąś stronę, widzisz taki materiał i mówisz sobie, chcę go pokazać, bo po prostu wywarł na mnie takie wrażenie. I to jest materiał o takiej farmie na Białorusi, na którą są... takie oddawane zwierzęta, które nie trafiły gdzieś tam na ubój i one sobie mogą spokojnie dożyć swojej starości i jakoś tam do końca swoich dni przetrzymać. Z tym materiałem była też fajna sytuacja, bo ja z Julią korespondowałem trochę przez komunikator na Instagramie, trochę telefonicznie, trochę mailowo, bo Julia gdzieś tam ciągle w rozjazdach. Julia wysłała mi tę pracę, myśląc, że na jedną planszę wchodzi tam po kilka zdjęć, a ja po prostu wydrukowałem ją tak pojedynczo i Julia mówi, ale ja chciałem zobaczyć, jak to jest złożone. Ja mówię, ale Julia, to nie jest złożone, tylko to jest, każde zdjęcie ma swoją planszę. A, to super, tak? I mam nadzieję, że Julia się, że tak powiem, w Wojnowie pojawi i sobie zobaczy, jak to wygląda, bo nie wszystkie też jakby, ja powiem szczerze, otwarcie było miesiąc temu, a ja dopiero teraz mam chwilę czasu, bo też jakby jestem osobą pracującą, żeby w ogóle usiąść, przejrzeć zdjęcia z otwarcia i zobaczyć i trochę nawet o tym pomyśleć, czy wszystko było okej, czy ja ze wszystkimi porozmawiałem na tyle, żeby zrozumieli ideę festiwalu i to, co pokazujemy. Także Julia jest w ogóle Białorusinką, mieszka w Polsce, pracuje w Polsce. Świetnie sobie tutaj, że tak powiem, chyba radzi fotograficznie i to fajne. Marta Szyszka.
Tytuł razem. O, i jakbyśmy się mogli zatrzymać na tym zdjęciu. Bardzo dobrze. Słuchajcie, tak, bo pierwsza rzecz, Marta Szyszka to jest wystawa Marty to jest wystawa razem o czasie pandemii, który przez ostatnie dwa lata nas męczył. Jest to materiał dość dla Marty ważny, ponieważ na zdjęciach są jej bliscy, jej rodzina. Ale przyznam szczerze, podczas wieszania ten materiał wzbudził dużo kontrowersji. To znaczy ja nie widzę w nim, w tym konkretnym zdjęciu, nic strasznego, tym bardziej, że jest to jakby fotografowane przez mamę i pokazywane przez mamę, więc jakby tutaj zgodę mieliśmy pełną. Ale Martę poznałem na otwarciu i Marta jest jedną z tych osób, Irku, których ty nie widziałeś, czyli to są te trzy wystawy, które wiszą za sklepem. No właśnie, nie mam więcej zdjęć. Tak, bo to było to jedno, które miało wzbudzić kontrowersje i ono jakby już podczas wieszania wzbudziło kontrowersje, że może nie, że może nie to miejsce, może nie powinniśmy, że tu ludzie mogą, nie tyle mieszkańcy, co po prostu przyjezdni mogą to źle odebrać. Ja uważam, że nie, bo w tym zdjęciu nie ma nic strasznego. No jakby dziecko w domu, w świetle, stojące pod lampą. Sam materiał jest bardzo, bardzo fajny, bo pokazuje to, jak rodzina przez ostatnie dwa lata, będąc, wszyscy chyba żyliśmy w jakimś tam częściowym zamknięciu, po prostu ze sobą spędza czas i to jest fajne. I to są te trzy wystawy, które właśnie wiszą za sklepem. I ja też jakby tu Marta mi też jakby zwróciła na to uwagę, że tak naprawdę podczas otwarcia my nie doszliśmy do tych wystaw, bo zaczynaliśmy przy tym budynku sołectwa, gdzie jest też sklep, ale gdybyśmy poszli na te trzy wystawy z tym tłumem, który był z nami, to ten spacer by nam zajął 3 godziny, więc ja Martę przepraszam i przepraszam też dziewczyny, które tam wiszą, ale Wojnowo jest długie i mam nadzieję, że gdzieś tam w przyszłości po prostu te płoty, które są w tamtą stronę też będziemy mogli zapełnić. Mamy już taką informację, że ten pan, który też właśnie ma dość długi płot właśnie w tamtym kierunku, w kierunku Łukty, też bardzo by chciał, żeby tam u niego coś wisiało. Ale to jakby wiąże się z tym, że oprowadzenie, to główne otwarcie musielibyśmy naprawdę przeciągać na cały dzień, a mało kto jest w stanie, tak powiem, iść przez 3 godziny i słuchać o zdjęciach, więc jeżeli ktoś będzie miał chwilkę czasu, to też zapraszamy. Tam jest Marta, jest wystawa, a zaraz przejdziemy do czyjej tam wystawy są, zaraz sobie przypomnę. Następną mamy Justynę Ślęczka z Miłości do Gór, czyli taka tematyka bardziej krajobrazowa. Tak. Słuchajcie, jeżeli my za długo mówimy, bo wiecie, ja o festiwalu mogę mówić długo i... No ale i wypada pewnie... dokończyć, bo już jesteśmy na literę si. Postaramy się. Dobra. Justyna Ślęczka. Justynę poznałem osobiście. Kurczę, przy którymś Tour de Polonii. Nie pamiętam, które to było. Jedno z moich trzech, które miałem przyjemność obsługiwać. Dla wydawnictwa. Jeździłem sobie wtedy z kolarzami. Justynę poznałem, Justyna wtedy też robiła zdjęcia trochę takie kolarskie, była trochę wkręcona w sport. A potem się okazało, że się wkręciła troszeczkę w fotografię krajobrazową, górską. I gdzieś te góry jej tam siedzą w głowie, a że mogliśmy przenieść góry na Mazury, no to fajnie. Może ktoś kiedyś przeniesie Mazury w góry i też będzie fajnie. Ale to taki, akurat na tych mazurskich płotach te góry fajnie wyglądają, bo tam mamy zimę i chyba wczesną wiosnę górską, więc ten materiał krajobrazowy mi się tam fajnie wpasował. No dobra. Potem Kasia Trojak. Zdjęcie, powiem szczerze, które wybrałem na baner, bo mi się bardzo spodobało. Tajemnicze, ale ciekawe z tym odbiciem. A tytuł wystawy. Twarze i ulice. O!
Twarze i ulice. Kasia Trojak, dziewczyna, która dzieli swoje życie pomiędzy Ameryką i Kubą, znaczy Stanami Zjednoczonymi a Kubą. Twarze i ulice, materiał o Kubie, o Hawanie. Kasię też znalazłem w internecie i zaprosiłem ją do współpracy i to jest, jakby mówię, no fajnie jest to, że możemy tego naszego widza, odbiorcę przenosić w różne miejsca i każdy może sobie tam popatrzeć, jak wygląda Kuba, jak wyglądają inne kraje, więc tym bardziej będąc na wakacjach, może się przenieść na chwileczkę na ulicę Hawany i zobaczyć, jak żyją Kubańczycy. Więc tu wielkiej historii nie dopiszę, no bo mówię, jakby Kasię znalazłem, poczytałem, zobaczyłem pracę. Jakby mówię, z fotografkami się bardzo, bardzo fajnie, miło współpracowało przy tegorocznej edycji, bo dziewczyny bardzo, bardzo fajnie zareagowały i powiedziały, że w ogóle pomysł stworzenia takiej galerii, że tak powiem, stricte kobiecej na duży plus. Nie wiem, czy ten kwiatek już był tak piękny w maju, ale teraz wygląda akurat tu bardzo ładnie nad tym obrazem z kwiatami. Nie, na pewno go nie było w maju, także to wygląda super fajnie. Przypadek, ale wygląda to ładnie. Bardzo ciekawie koresponduje. Widać, zdjęciami rządzą przypadki czasami. No, czasami tak. O, i mamy ikony. Katarzyna Widmańska. Koło tej bardzo kolorowej galerii, do której po raz drugi nie zajrzałem, ale może za trzecim razem. Aha, Kasia Widmańska, bo tu oprócz jakby ikon, jak widzisz, też są takie zdjęcia trochę fashion, trochę takie bardziej modowe. Kasia jest kolejną artystką, którą pamiętam z PL Foto, ale co mnie zaskoczyło, po telefonie do Kasi dzwonię do niej, pytał, czy udostępni mi te swoje Maryjki i te swoje zdjęcia, a Kasia do mnie mówi: Boże, a ja w ogóle jakby już zajęłam się inną działką. Kasia teraz z tego, co wiem, projektuje gry komputerowe, więc zmieniła trochę dziedzinę sztuki, ale dalej jakby gdzieś tam fotografia jej została hobbystycznie. Tak, i tu akurat jakby ta wystawa była zamierzona w sensie co przypisana do tego płotu, bo od razu wiedziałem, że ona musi tam po prostu wisieć, tak? W tym kolorowym obejściu, w tych witrażach, z tymi niebieskimi okiennicami po prostu idealnie się spasowała. Mm-hmm. Okej, okay, doszliśmy do zorzy polarnej. Paulina Wierzgacz i zdjęcia z północy, które były, zdaje się, przy klasztorze. Tak, Paulina Wierzgacz, w zeszłym roku na klasztorze wisiał Witold Ziomek. Tak. Taka duża wystawa, zdjęcia krajobrazowe, w większości robione z drona. I to też jakby po rozmowie z Tomkiem, Tomek mnie poprosił, mówi: słuchaj, ta wystawa w zeszłym roku tutaj się świetnie wpisała w ten krajobraz klasztorny. Troszkę taka kolorowa, więc pomyśleliśmy, że w tym roku też zrobimy tak, że tam będą wisieć właśnie wystawy krajobrazowe i tu mamy Paulinę z kołem podbiegunowym, jeśli dobrze pamiętam, albo z jakąś tam Skandynawią. Paulinę też wyciągnąłem z internetu. No taka trochę praca researchera, trochę kuratora, trochę promotora, bo to też fajnie, jakby, że tak powiem, że możemy te osoby tutaj pokazać u nas. Aczkolwiek z tego, co kojarzę, to Paulina jakby jest tą osobą, która już promocji nie potrzebuje. Wiem, że weszła w nowy projekt fotograficzny i będzie ludzi uczyć, jak fotografować krajobrazy. I nie tylko chyba. Mm-hmm. Dobra. I następna autorka. Jesteśmy znów w fotografii takiej detali. I od nas ze Związku Polskich Fotografów Przyrody, notabene z okręgu podlaskiego, który niedawno powstał. I powiem szczerze, że ja nie kojarzyłem tego nazwiska i dopiero zapisu się dowiedziałem, o, należy do ZPFP. Mówię, zaraz, przecież ja znam tam prawie wszystkich, a to jest okręg
który powstał kilka lat temu. No niedawno. W poprzedniej kadencji, czyli ze dwa lata temu, może trzy. Tak, Magda i ten jej piękny, miniaturowy świat. Jeśli dobrze pamiętam, w ogóle Magda w zeszłym roku chyba była na festiwalu jako zwiedzająca. I postanowiła do nas napisać. Pisała, przysłała swoje zdjęcia i w tym roku ewidentnie po prostu te zdjęcia musiały się tu pokazać. Nie wiem, Mirku, to nie jest chyba jeszcze makro, prawda? Nie, natomiast powiedzmy tak, one że trochę, mówi się tak wykreowane. Ogólnie, że detale i przyroda w skali makro. No. Dawniej się mówiło, że makro to jest w skali 1 do 1, ale to przy filmach, teraz mamy cyfrę, telefony, w ogóle jakieś nasadki, to się trochę nam bardziej skomplikowało. No tu trochę jest szerszy kadr, natomiast jest to na pewno detal przyrodniczy. I to są zdjęcia, które powstały z Magdy wycieczek na łąkę, którą ma przy domu, więc tym bardziej Magdy, tą wystawę też polecamy. Bo ona jest naprawdę świetna, ona jest taka bajkowa, baśniowa. Także też Magda była na otwarciu i też o swoich zdjęciach mówiła. Jedna z pierwszych, tak, tam właśnie od strony klasztoru. Kolejna tematyka już tak przyjemna tu nie jest na tym zdjęciu. Julia Zabrocka. Do pierwszej krwi. Materiał o tak naprawdę o szkole toreadorów. Albo to jest Pampeluna, albo to jest jakiś inny, nie pamiętam dokładnie skąd. To jest też wystawa, która właśnie wisi za sklepem i też jej pewnie nie widziałeś. No właśnie szukałem zdjęć więcej, jakiejś tablicy i nie znalazłem siebie, czyli musieliśmy i to też do niej jest nie dotrzeć. Taki materiał, który na pograniczu, gdzie padały pytania, czy go, przepraszam, pokazać czy nie. No, ale to też jakaś kultura, tak? Jakiś styl życia, jakiś hiszpańska kultura, ich historia. To jest materiał o takiej szkole toreadorów, młodych chłopców, na których widzimy na zdjęciu i gdzie tak naprawdę tam pada takie pytanie na tym plakacie, czy to nie jest jakby takie życzenie tych pokoleń, które już minęły, tak? Żeby tą kulturę korridy toreadorów jeszcze utrzymać, tak? Gdzie tak naprawdę ci chłopcy nie do końca na początku chcą to robić, a potem są do tego jakoś tam przyuczani, aż w końcu chyba ta psychika zostaje złamana i są w stanie zabić takiego byka. Możemy jechać dalej. Już wiem, bo w międzyczasie sprawdziłem. Magda Właszyk została przyjęta do Okręgu Podlaskiego i do ZSPFP w styczniu tego roku, więc ja mogę jej nie kojarzyć. Czyli świeży nabytek. No, bardzo, bardzo świeży. No, ale to pięknie. W ten sposób doszliśmy do końca, jeśli chodzi o wystawy indywidualne i zostały nam grupowe. Zacząłem od tej historycznej, którą ja w innej formie trochę widziałem w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Kobiety, tak. Kobiety fotografki. Przepraszam, bo tutaj do mnie bombardują mnie jakimiś telefonami. Jedyne niepowiedziane historie polskich fotografek. Polskich fotografek, tak. I to jest ten materiał, o którym wspominałem, który też ten płot rozpadający się, wygląda jednak przy zdjęciach z PRL-u po raz drugi świetnie. Tak, on się świetnie wpisuje w to, ale aczkolwiek kiedyś przyjdzie taki mocniejszy wiatr i przez te zdjęcia ten płot po prostu polegnie, bo wiecie, jak się zrobi żagiel, to po prostu go przewróci. Ale to jest wystawa, którą można było podziwiać w Domu Spotkań z Historią i nie tylko, bo i chyba na festiwalu w Łodzi w zeszłym miesiącu. Tak. Tak. To jest wystawa oparta na książce Moniki Szewczyk-Witek, która zarazem jest autorką książki, kuratorką tej wystawy.
No i tu mamy historię dziewczyn, historię kobiet, które fotografowały wtedy, kiedy ten zawód był tak mocno zdominowany jeszcze przez mężczyzn. Tak? On dalej jest dominowany, aczkolwiek myślę, że kiedyś było inaczej w gazetach, że po prostu jakby, ja zresztą pamiętam swoje początki, no jakby spotkać kobietę fotografa, fotoreportera było ciężko, a jednak były i fotografowały na całym świecie i fajnie. I to wszystko jest zebrane w jednej książce. Mieliśmy nadzieję, że Monika na otwarcie festiwalu taką książkę przywiezie. Niestety się nie udało, bo wszystkie książki się sprzedały. Cały nakład poszedł, więc być może gdzieś tam w formie PDF-a, chyba Monika wspominała, że można taką książkę nabyć i ją sobie przeczytać. Także polecam. Może dodruk będzie przed finisarzem jeszcze. Wątpię, ale możemy to Monice za jakby podesłać ten pomysł. Tak. Okej, okay. Następna wystawa to wspomniane Lasy w obiektywach leśników. Bodajże konkurs w Echach Leśnych w czasopiśmie. Tak, tak, tak. To jest Lasy Państwowe, to jest nasz partner od 4 lat. I oni mają ten konkurs dla leśników i to, co nam się zawsze wydawało, że leśnik to tylko siedzi w lesie i coś tam sobie dłubie, a tu jednak się okazuje, że nikt tak jak leśnicy nie znają tego terenu i te zdjęcia są naprawdę kapitalne. Dlatego też tak fajnie nam się z lasami współpracuje, oni przysyłają ten materiał. I tu widać, że panowie oprócz tego, że o ten las dbają, to jeszcze mają też jakieś zacięcia artystyczne i to fajne. Naprawdę te zdjęcia są super. W zeszłym roku widziałem, pamiętam, było tam kilka zdjęć naszego kolegi Łukasza Gwizdziela, natomiast w tym roku zdominował chyba tą wystawę. Jego jest 6 czy 7 fotografii. Także gratulacje dla Łukasza, ale też mi osobiście spodobało się to połączenie raka z tymi, akurat z tymi łódkami, nie wiem czy to przypadek, czy to tak miało być, z tymi motorówkami, jakimiś łodziami w tle. Tomasz Szczansny od nas też z okręgu dolnośląskiego z rakiem chyba takim. I świetnie dobrane miejsce tutaj. No te zdjęcia z lasów, tak, one to też jest ten płot przypisany do lasów i one też gdzieś tam mają swoje życie, bo część z nich, znaczy część, wystawy lądują w szkole właśnie w Rucianym Nidziei, one sobie tam wiszą na płotach i też jakby w budynku. Aczkolwiek fajne jest też to, że w zeszłym roku odwiedzając właścicieli tej posesji okazało się, że jedno ze zdjęć wisi u nich w salonie. Więc to też fajnie wchodzimy, a tam lis na nas patrzy, więc jak widzimy, te zdjęcia gdzieś tam mają swoje drugie życie. Chyba właścicielom podoba się bardzo to zdjęcie, bo umieścili je w miejscu centralnym na bramie wjazdowej i ta pani potem wyszła i z nami rozmawiała i twierdziła, że ona też w lasach kiedyś pracowała dawno, dawno. Tak, tak, temu, tak. A my tak, się głowiliśmy, co na tym zdjęciu jest, czy to są sarny, albinosy, ale dwie sarny, jakieś rodzeństwo. No nie wiem, może ktoś się orientuje, co to jest. Jedna to już jest duża sensacja, a dwie to dla mnie no to jest tylko, to bardzo oryginalna rzecz, bardzo dziwna. To tylko świadczy o tym, że ten, kto wykonał to zdjęcie, chyba wie, co robi. No. Jacek Warżała, Leśne Duszki. Mhm. Albinosy wydają się mieć inne głowy niż takie typowe nasze sarny w lasach, no ciekawe, ciekawe. No dobrze, i ostatnia, o której ja mogę tu coś powiedzieć, bo z tej sportowej niestety nie widziałem, no to są zdjęcia z konkursu Fujifilm Moment, które to zdjęcia bardzo nam się podobały i co chwilę przy którymś się dobrze bawiliśmy, śmialiśmy albo
zachwycaliśmy się nimi, bo fajny zestaw jest, naprawdę. W tym roku chyba nie ma kolejnej edycji ogłoszonej, tak mi się wydaje. Nie, ona będzie na pewno, bo będzie. Jakby ja, tak, tylko że ona jest gdzieś w drugiej połowie roku ogłaszana, jeśli ja dobrze pamiętam. Zastrzel mnie, gdzieś podejrzewam wrzesień, październik jest ogłaszany, że jakby konkurs jest i wtedy chyba tam jest tylko miesiąc na że tak powiem, przysłanie prac. To ci, co fotografują i nas znają, niech tam zajrzą i próbują szczęścia, bo konkurs ma naprawdę wysoki poziom. Tak. To jest ten konkurs, o którym miał ta wystawa, o której ja mówiłem też na początku, że to już nie jest tylko nasze podwórko, to już jest konkurs, który jakby się sprawdza też na świecie, już jest znany w tej fotografii streetowej. I tak jak mówiłem, no to do każdego zdjęcia możemy dopisać, każdy może dopisać swoją historię. I to jest najlepsze właśnie w tej fotografii streetowej, bo tu nie mamy cyklu, tu nie mamy historii. Tu każde zdjęcie jest osobną historią. I to jest fajne, także w tym przypadku 40 bodajże 3 zdjęcia, albo 40 zdjęć, więc możemy sobie 40 tych historii dopisać i to jest super. Przy tym zdjęciu spotkałem po raz chyba czwarty Anię Bedyńską, która się głowiła, co te telewizory tu robią na plaży, czy to jakieś... instalacja była artystyczna, czy to śmiecie użytkowe, autorka z Rosji, chyba z Sankt Petersburga, więc teraz może nie dowiemy się na razie. No, chyba nie zapytamy. Na stronie konkursu nie ma opisów żadnych pod zdjęciami, więc można sobie dodawać różne interpretacje albo szukać wyjaśnień u autorów. O, taki wielbłąd. Zgadza się. Zabawny. No i doszliśmy do Adama Nurkiewicza, o którym wspominaliśmy na samym początku, i fotografii sportowej. I co tam jest w tym roku właśnie? Znaczy, fotografia sportowa w tym roku to jest wystawa z Igrzysk Paralimpijskich. To jest ta wystawa, która w tej chwili jest również w Centrum Olimpijskim na Wybrzeżu Gdyńskim. To jest wystawa Polskiej Fundacji Paralimpijskiej. Nasi paralimpijczycy w zeszłym roku, gdzie miałem... Nie chcę powiedzieć, że sam swoją wystawę powiesiłem. Gdzie nasi paralimpijczycy wygrali 25 medali, zdobyli 25 medali. I stwierdziliśmy, że w tym roku powiesimy tam tą wystawę. Bo warto promować sport paralimpijski i on jest tak samo dynamiczny i tak samo emocjonujący jak sport ten pełnosprawny. I w tym roku tam wisi właśnie wystawa z ubiegłorocznych Igrzysk Paralimpijskich. Okej. Tak w ogóle to chyba jakąś nagrodę dostałeś na ostatnim Grand Press Photo, też gratuluję. Na Grand Pressie nie dostałem, na Grand Pressie byłem tylko nominowany, ale wygrałem w zeszłym roku ten konkurs polskiej fotografii sportowej, a Adam Nurkiewicz, o którym tu wspominałeś, został fotoreporterem roku według Stowarzyszenia Fotoreporterów, więc takie wiesz, jakby... Elita! Elita. Znaczy dla Polskiej Fundacji Paralimpijskiej to super, no bo wysłało dwóch ludzi, którzy jej przywieźli jakieś nagrody z igrzysk. Ale no, my się z Adasiem znamy już ponad 20 lat. Nawet mieliśmy przez chwilę przyjemność być w jednej szkole fotograficznej. I ten sport nam gdzieś tam leży, a tu akurat jakoś tak się złożyło, że w jednym roku zdobyliśmy takie nagrody. Ale sama jakby impreza, same igrzyska po prostu budzą chyba w fotografach taką chęć pokazania się, więc warto było, na pewno było warto. A tu mamy zdjęcia, jak sobie ludzie chodzą i oglądają te wystawy. Tak, to moi znajomi, jak widać, mieliśmy tam przeznaczone chyba 2 godziny na Wojnowo i wystawę, oczywiście zeszło się dużo więcej, także uprzedzam, warto przeznaczyć sporo czasu na to, wybrać się rowerkiem, przejechać w jedną stronę, w drugą, bo też kierunek światła się zmienia, i pooglądać do końca września.
Tak, do końca września wisimy do 30, mam nawet wpisane w kalendarz, że 30 jadę i zdejmujemy te wystawy. Także zapraszam, jeżeli ktoś będzie chciał przyjechać 30 i jeszcze z nami pozdejmować, to też zapraszam. Może wtedy więcej mu opowiem o festiwalu i o jakby całej reszcie. A jakby jeszcze tak nawiązując do przyszłorocznego, to jak, bo ty, Irku, siedzisz trochę bardziej w tej takiej fotografii, którą trzeba sobie wykreować, albo w tej krajobrazowej, albo w tej, że tak powiem, którą się ładnie pokazuje. Mam w planach w przyszłym roku zaprosić człowieka, który posiada swoje obserwatorium astronomiczne na Kaszubach i chciałbym, żeby on też trochę o tej astrofotografii powiedział, trochę pokazał sprzętu, jakim się fotografuje, dlatego to są jak na razie plany, ale mam nadzieję, że mi się to uda. Dlatego też jakby już dzisiaj zapraszam Państwa na przyszłoroczne otwarcie. Na pewno będziemy o tym na stronie festiwalu mówić, bo chcielibyśmy po prostu zrobić dwa takie dni, żeby Państwo sobie mogli przyjechać, obejrzeć wystawy, potem jeszcze pogadać z ciekawymi ludźmi, którzy robią ciekawą fotografię, bo akurat Robert, o którym mówiłem, też jakieś nagrody w zeszłym roku zdobył w tej astrofotografii. Chociaż po dzisiejszych zdjęciach z teleskopu Webba, to nie wiem, co Robert może nam jeszcze ciekawszego pokazać. Wcześniej ja zapraszam 9 sierpnia na spotkanie z Marcinem, też będzie pięknie. Marcin został wybrany fotografem roku przez... W zeszłym roku jego zdjęcie wygrało w głosowaniu publiczności na międzynarodowej wystawie takiej bardzo poważnej fotografii nocnej. No i jako jedynym w ogóle tam 4 razy z rzędu zdobywał nagrodę, a fotografuje od niedawna, od paru lat. Mieszka w Kalifornii, warto więc posłuchać tych historii, zobaczyć zdjęć. Zostajemy w kontakcie. Ja Ci bardzo dziękuję. Życzę, żeby się wszystko udało i żebyś miał siłę i energię i zdrowie jeszcze robić kolejne edycje i wystawy. Może gdzieś tam się spotkamy też w Wojnowie, a może w Centrum Olimpijskim, jak będzie finisarz, a może w innym miejscu. Zapraszam. Ja dodam, że organizatorem tego spotkania było Centrum Promocji Kultury Praga Południe w Warszawie. Więcej tutaj pytań nie znalazłem, ani uwag. Myślę, że było ciekawie. No i cóż, do zobaczenia wszystkim. Trzymajcie się zdrowo, nie dawajcie się, już wiadomo czemu. Co ma niestety powoli wracać do nas, no ale może nie będzie tak źle. Może damy radę. Super. Ahoj. Dziękuję. Do widzenia.